Witam, nazywam się Christian Scheppers i chciałbym pokazać, jak można wykonywać pomiary w studzienkach z naszym nowym X-Tek PM580. Zasadniczo pracując w studzienkach, jesteś ekspertem do pracy w silosach, zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych. Potrzebujemy statywu z zabezpieczeniem upadku, wyposażonego w podnośnik ratunkowy. W naszym przypadku praca w studzienkach wymaga zabezpieczenia, z którego możesz skorzystać w razie wypadku. Nigdy nie wchodź do studzienki, jeśli nie idzie to w parze z wymaganiami wynikającymi z oceny ryzyka. Przed wykonaniem pomiarów atmosfery w studzience należy przeprowadzić test działania X-Tek PM580. Do tego celu potrzebujemy gaz testowy X-TOX IR i nasz zestaw do testowania SPE Autoflow. Po udanej kontroli urządzenia połączyć detektor gazu z wężem sondy i sondą pływakową. Opuścić sondę pływakową na dno studzienki. Jeżeli atmosfera w studzience jest wolna od gazów niebezpiecznych, możesz do niej zejść. Jeżeli jednak atmosfera studzienki nie jest wolna od gazów niebezpiecznych lub występuje brak tlenu, należy podjąć dodatkowe kroki przed zejściem do niej. Do tego celu używamy urządzenia do wentylacji FLEES. Przyłączyć wąż z sondy do urządzenia FLEES i opuścić go na dno studzienki. Przyłączyć wąż wylotowy do urządzenia FLEES i ułożyć go w kierunku przeciwnym, tak daleko od studzienki, jak to możliwe, tak aby odessane powietrze nie mogło powracać do studzienki. Musimy wymienić przynajmniej sześciokrotnie objętość powietrza w studzience. W naszym przypadku odpowiada to czasowi wentylacji około 20 minut. Następnie ponownie mierzymy atmosferę w studzience przy zastosowaniu naszego detektora gazu X-Tek PM580. Jeśli zmierzone wartości pozostają w określonym zakresie, można zejść do studzienki. Odłączyć wąż sondy i nałożyć krótką sondę w miejsce wejścia próbki gazu. Przymocować X-Tek PM580 do paska lub kurtki za pomocą klipsa znajdującego się z tyłu urządzenia. Należy upewnić się, że detektor gazu nie znajduje się dalej niż 30 cm od naszej twarzy. Następnie zejść do studzienki po pionowej drabinie. Jeżeli X-Tek PM580 wyzwoli alarm, niezwłocznie opuścić studzienkę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku dalszych pytań. Dziękujemy za zainteresowanie.